powodu potażu. Wakacje sprzyjają innym pracom i zajęciom, hobby i tak dalej. Także też już to był taki czas, abyście i wy odpoczęli od tego, co ja robię i o czym mówię. Może będzie się przyjemniej oglądać. Mam nadzieję, że wejdę z nowymi pomysłami już teraz w realizację i zrealizuję to, co zaplanowałem. Jest kilka tutaj w głowie pomysłów, także będę teraz starał się jakoś je publikować. I co? Kończyliśmy ostatnią naszą trasę gdzieś na początku lipca. Jak miałem iść na urlop, urlop miał być 2-3-tygodniowy, wyszedł tygodniowy. Wróciłem z wakacji, z urlopu 10 lipca, 16 po 16, 18 godzinie już w górze siedziałem z inspekcji 900 metrów. Ładowałem się, bo w poniedziałek była awizacja na zrzutkę z samego rana. No i tak pojechałem na popołudnie, z tego co pamiętam. Fajny okres, bo odkąd siadłem od 10 lipca za kółko, to każdy tydzień około 3000 km przynosi. Jest co robić. Fajne regiony, troszkę inne niż jeżdżę normalnie. Jakiś ten rok jest znowu inny. Dużo tras miałem w góry, dużo tras na Mazury. Tylko że to część Mazur taka dla mnie nieznana, bo okolice Braniewa, Lindsbark, Nowe Miasto chyba tam jest, czy Dobre Miasto, tamte okolice, Bartoszyce, góry to znowu Nidzica jest na Mazurach, Sanok, Przemyśl, Jarosław, gdzie ja byłem jeszcze, Korabki gdzieś tam byłem. Jedną trasę miałem gdzieś na Drawsko Pomorskie. A tak to się bujałem tutaj, przedzielając Polskę na wschód-zachód, tylko ta część wschodnia. No i sporo byłem w Gdańsku i Gdyni, sporo razy. Jakoś tak też się układało, że te trasy były długie. No i było co robić. Teraz dzisiaj gonię do Świecia, czyli okolice Torunia. Załadowany jestem ziarnkiem. Od tego ziarnka, od jutrzejszej próby zależy, czy będę miał pracę na najbliższe tygodnie, czy nie, bo jeżeli będzie jakość potwierdzona, to będę miał co robić na ten tydzień i już na ten tydzień są powroty ustalone, także wiem co robię, jeżeli próba będzie dobra. Co tam więcej u mnie? Troszkę odpocząłem. Realizuję dwa inne projekty, stąd też musiałem zrobić małą przerwę na YouTubie, bo ona mi była potrzebna dla świeżości. Nastał ulubiony dzień każdego robotnika w tym kraju, czyli w Polsce, a to jest dzień zwany poniedziałkiem. Także to jest mój ulubiony dzień. Od dzisiejszego dnia wiele zależy, co będę robił w tym tygodniu. Także trzymam kciuki za próby. Może się wysypiemy szybciutko. Jestem pierwszy w kolejce. I
później mam tu załadunek. O, brama się podnosi, można wjeżdżać. Tutaj rozładowywałem, a tu zasypuję, także tyle co przejechać na wagę, tarę ustalić. Elegancko się ułożył poniedziałek. 10:30, koło 11:00 stąd wyjadę. Mam przerzut do Gdańska, do portu. Papierki odebrane, załadowany, próba zrobiona. Troszkę się schodzi, bo próba na rozładunek, próba na załadunek. Ale ogarnięty temat, plan minimum wykonany na dziś. Teraz dojechać tylko bezpiecznie, bez korków, bez jakichś cyrków i się wysypać. To już będzie plan ponad stan. A jak się stamtąd da wyjechać, to plan marzenie. Ale plany mają to do siebie, że często się zmieniają. Znajduję się na drodze krajowej numer 5 między Świeciem a Nowe Marzy. Z tego co pamiętam, to jest trasa ogólnie budowana już od 10 lat co najmniej. No, z tego co pamiętam, to ten odcinek miał być oddany na Euro 2012, ale tu były cyrki. No i muszę stwierdzić, że od tamtego roku wiele się zmieniło. Zostały takie do wykończenia rzeczy jak jakieś mosty, wiadukty, a pasy już tutaj praktycznie wszędzie powstały. O kurde. Także dzieje się. No, czas najwyższy, żeby tą drogę ukończyli. To by był taki fajny łącznik drogi ekspresowej od Bydgoszczy tutaj do autostrady A1. Znacznie by to skróciło drogę podróży. Czas podróży, nie drogę. No i drogę pewnie też. I cóż, udało się, wyjeżdżam, jadę na Gdańsk. Mam nadzieję, że uda się tam coś przynajmniej zrzucić. To byłaby szansa jutro powrotu do domu. Tydzień się układa, bo te próby, o których mówiłem, są dobre. Także mamy zielone światło na wywóz ziarnka. To co zostało, a jak będzie, no to też się okaże, co w Gdyni na załadunku później, po rozładunku, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, ciężko powiedzieć, bo to różnie bywa. Chciałbym się tak pochwalić trochę, ale naprawdę nie dość, że były kilometry, to przede wszystkim najdłuższy czas oczekiwania na rozładunek trwał chyba ze 4 godziny, a najdłuższy czas na załadunek to niecałe 6. To było raz godzin i raz było tak, że no po prostu dojechałem już na wieczór i miałem 2 godziny czasu. Jak mnie wyczytali na załadunek, no to czas na 15 godzin się skończył, także z rana ładowałem. Także naprawdę już ze 2 lata tak nie było, żebym przez 7 czy praktycznie 8 tygodni wszędzie z marszu jeździł, ładował się, rozładował. Są takie właśnie chwile, które dają bardzo dużo satysfakcji i przyjemności z tej pracy. A jak wiemy, sezon się zbliża, już się zaczęły porty, wywozy i no coraz ciaśniej jest, zwłaszcza na załadunkach śruty. No ludzie też popróżniali magazyny ze śruty. No i każdy potrzebuje, by zwierzęta miały co jeść. A jak jest duże zapotrzebowanie, to i duże kolejki. Zobaczymy, jak to będzie. Przypuszczam, że jutro to zobaczę. Dzisiaj ten plan minimum wykonany. Teraz zrobić coś ponad stan, żeby jutro być już w domu.
Dobrze, trzeba iść robić jakiś obiad. Nie jest źle. Trzy auta przede mną. Z tego jedną się sypie. Dziś wlatują flaczki po Zamojsku. Najlepsze są wprawdzie w Piaskach między Lublinem a Zamościem, ale te są dosyć dobre jak dla mnie. Proszę Państwa, wiadomość dzisiejszego dnia, czyli 30 sierpnia 2021 roku. Jest dobrze? Sypie już towar, mamy godzinę 16:36. Także dzisiaj ponad plan, wykonanie założeń będzie, bo rozładowany towar, załadowany, jestem w Gdańsku, rozładowuję. No i za pół godzinki stąd mykam do Gdyni na załadunek. A już jak będę w Gdyni, to co by nie było, czy zdążę dzisiaj załadować, czy jutro rano, to będzie ponad to, co planowałem. Także trzymajcie kciuki, niech ten tydzień się tak dalej układa. Co mnie cieszy, bo zrobię swoją robotę bez perturbacji większych, miejmy taką nadzieję. Chociaż prześladuje mnie takie uczucie, że coś się wydarzy, co zapamiętam na długo. To, co się dzisiaj wydarzyło, przychodzi po raz kolejny do historii. Do dobrej historii. Mianowicie tak. Zacząłem dniówkę 6:28. Skończyłem 21:27. Dzień w liczbach może nie wygląda imponująco, bo 5 godzin jazdy wyszło. 15 godzin pracy. 296 km. Także tak to wygląda w liczbach. Ale cóż, w Świeciu zrobiłem rozładunek. Później był załadunek. Zawiozłem ziarnko do Gdańska, rozładowałem. Pojechałem do Gdyni. W Gdyni trafiłem na przerwę o 19:00 przed załadunkiem. No i po przerwie załadowałem się i wylądowałem w Elblągu. Jestem na parkingu przy Nowej Holandii. Idę brać prysznic i będzie spanie. O 6:00 pobudka i gonimy dalej. Także dzisiejszy dzień to jest dzień i zrealizowany plan taki, który był tylko w moich marzeniach. Wtorek. 5 godzin jazdy prawie za mną. Do rozładunku jeszcze mi 3 godziny zostało, po pauzie jestem, także lecimy, nie próżnujemy, bo trzeba pracować, by dzisiaj wcześniej do domu wrócić. No, ale jeszcze to jest nie do końca pewne, że od razu wrócę, bo może być załadunek. Jak pogoda pozwoli, bo w tym momencie tutaj jestem w granicach Siedlec, to w miarę słoneczko się przebija, a od Elbląga do Mławy nie było świata widać. Także pogoda iście wakacyjna, ale może to i dobrze dla dzieci, będą miały większą motywację wrócenia do szkoły, o ile tak można to nazwać. I tyle faktów transportowych, co my mamy. 15, o już 17 stopni. Ja się cieszę, moja morda też cieszy się, bo coraz bliżej jestem domu. Jak dobrze pójdzie, to będę 18-19 w domu. Jak
pójdzie jeszcze lepiej, to będę koło 16. Jak nie będzie dzisiaj za długo, tylko jutro. Mam w samochodzie jakiegoś złodziejaszka. Drugiego cukierka mi napoczął i zostawił ślad po sobie. Jakiś obesraniec. Trzeba go znaleźć, co to jest. Na dziś starczy roboty. Jadę na bazę. Nie będę się dzisiaj ładował, jutro się ładuję, bo waga jest czynna do 17, jest 15:45. To nie ma sensu. Dobra. Można jechać. Widzimy się za chwilę, czyli jutro. Taka nocka w domu bardzo fajnie robi na umysł człowieka. Odpocząłem, bardzo fajnie. No ale koniec tego, jadę się załadować, bo już czekają. A przede wszystkim plan na dzisiaj, znaleźć tego gryzonia, co mi zjada cukierki, bo obawiam się, że to może być jakaś mysz. A jak będzie to mysz, to będzie zjadać wszystko po kolei. Kolejny dowód zbrodni, obecności tego gryzonia. No, aby nie pogryzło jakiś kabli, bo będzie lipa. No ale ja ją dorwę. Mam już tu coś dla niej. Gdzie to jest? Proszę bardzo. Chce ze mną się tak bawić, to się pobawimy. Mam kolejny trop, który może wskazywać, że to będzie jakiś gryzoń, a zwłaszcza mysz, bo w piątek postawiłem auto i w niedzielę jechałem i jak wsiadłem, to tak pachniało nieprzyjemnie w aucie. Skarpetką, że tak powiem. Wyczytałem w necie, że to właśnie taki zapach myszy. Także chyba wiele wskazuje na to, że to będzie mysz, jakaś malutka. Nie wiem, jak tu się dostała, bo patrzyłem przez filtry kabiny, nie. Jest tam cały, niepogryziony, także musiała gdzieś wejść, jak było otwarte, albo coś takiego. No nic, złapiemy ją, złapiemy, bo jak się zalęgną inne, to będzie problem większy. Najgorzej, jak coś potnął. A czepiły się butelki po wodzie i bułki, wczoraj dwa cukierki, także dobrze im idzie. Zobaczcie siłę natury. W piątek ładowaliśmy pierwszą porcję jęczmienia i nam się porozsypywał. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i już natura sobie tak radzi. Załadowany szybciutko, zatankowany, wjeżdżam z hełma. No i pogoda się zrobiła taka, także będzie jeszcze chyba po drodze wesoło, bo jest szaro, buro i ponuro. A dzisiaj 1 września, też większy będzie ruch na pewno, bo szkoły się zaczynają, a dzieci trzeba przywieźć, wywieźć i zawieźć. Co my tu mamy na zegarze? 17 stopni, godzina 12. No i 530 km przede mną. Także bierzemy się teraz za to, co najprzyjemniejsze w tym zawodzie, czyli trzymanie się tego kółka. Lepiej nie można się rozkraczyć samochód na skrzyżowaniu. Pech to pech, nie dość, że awaria, to jeszcze zblokowane pasy. To coś zostawia mi coraz więcej śladów. No i już znika. Znikają ziarenka, także wyleczymy tą sytuację, bo ja nie będę żył z obcymi. No i po pauzunie szybko minęła, bo trochę ogarniałem w samochodzie. Szukałem tego przyjaciela mojego nowego, ale niestety nie znalazłem. No i tam był ten pan McDonald. Miałem na szybko zjeść, ale tu jakieś obiadki serwują za 25 zł zestaw dnia i naprawdę smacznie. Może
mniej estetycznie niż w McDonaldzie, ale bardzo smacznie. A tak to wygląda. Lotos, McDonald, no i taki statek powietrzny przy tym. Nie wiem, co to za samolocik. I co, plan mam ambitny jeszcze na dziś, bo 319 km zostało. Chciałbym to zrobić na 4,5 godziny. W teorii powinno się udać, jeżeli mnie nie przytrzymam szczonów i dalej tam w Wiskitkach mnie nie przytrzyma. Złoje dzieje, aż jak nie ma wstydu. 20 minut i zostały tylko dwa bobki. Trzeba będzie dosypać cukiereczków. Czwartek nastał, sypie się już, ale jestem taki przymulony. Dzisiaj znowu przygody w nocy były. Trzecia nad ranem, obudziła mnie ta mysz. Zaczęła skrobać po plastikach, wkurzać mnie. Do 5.30 nie spałem, jak zasnąłem to 6.20 musiałem wstać. Także takie spanie, szarpanie dzisiaj. No niestety, chyba czeka na dni ostateczne. Mystal. Nie wiem, co to jest, co to znaczy. Czy to jeździ jeszcze? No ale być może jeszcze na chodzie, bo są świeże te kłódki pozakładane. 24 tony waży. Rozładowałem się, załadowałem, teraz czekam na próbę. No i wybrałem się do sklepu, bo mój przyjaciel z samochodu jest tak zachłanny, że zeżarł całą trutkę albo wyniósł. I oprócz tego znowu mi napoczął bułki. Moje świeżutkie bułki. Mam dosyć się dzielenia. Trzeba popracować najpierw, żeby coś dostać, a nie o tak przyjść sobie na gotowe. Idę do sklepu, tu gdzieś podobno jest jakiś sklep. I kupuję łapkę. Ja dłużej tego nie wytrzymam. Skończyły się żarty. Nie dała mi spać od 3 do 5.30. Także trzeba działać szybciej niż będzie działać ten preparat, który po kilku dniach dopiero załatwia temat. 15.50, S7 w stronę Warszawy. Poruszam się. Przerzuciłem świecie do Gdańska. Zrzuciłem się bardzo fajnie, sprawnie. Byłem drugi w kolejce. Półtorej godziny straciłem z próbą i z czekaniem. No i jest lipa taka, że nie zabieram z Gdyni śruty, bo coś tam się porobiło, statek nie wpłynął. Jest kolejka masakryczna, dopiero w nocy mają zacząć ładować. Spedycja powiedziała, że to na własną odpowiedzialność, bo nie wiadomo, czy byśmy się załadowali jutro do 22. A jakbyśmy się nie załadowali, to weekend w porcie, bez sensu. No i że mamy jutro ostatni dzień cyklu we dwóch, to gonimy sobie na Mazury po żwirek, muchomorek. Trochę to też komplikuje sytuację, bo czasowo dłużej, bo ze 100 km więcej dojdzie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że dzisiaj będę jechał do późna. By dojechać, to jutro będę spał do późna, a mam 3/9 wykorzystane. Także jutro trzeba 11 godzin odpoczywać. I co, wstanę 9:10. Nim się załaduje, nim co, będzie noc. Nie wiem, jak z rozładunkiem wyjdzie. Czy mnie rozładuje ktokolwiek, czy jak to będzie, to się okaże jutro. Także komplikacje, komplikacje na koniec tygodnia. Piątek, szpiąteczek. Wprawdzie godzina dopiero 6.27. Przyczepka wysprzątana. Szkoda ją zasypywać żwirem, bo już się tak ładnie wyślizgała, błyszczy się. No ale nic, nie będziemy się rozczulać za bardzo nad tym tematem. Jeszcze mam 20 minut pauzy, także idę coś zjeść, ogarnąć się i baterie podładować. Żyję normalnie w takim chlewie. Dzisiaj już druga sztuka mojego przyjaciela poszła na tamten świat.
I tak to wyglądała nocka, że o 4 znowu zaczęły hałasować, wydawać dziwne dźwięki, drapać coś. Także 2 sztuki poszły. Myślę, że jeszcze 1-2 na pewno są. Ale to już po weekendzie. 1-2. Miejmy nadzieję. Także taki to tydzień zwariowany. Troszkę na koniec się plany pozmieniały i no, popsuły to, co było zaplanowane i pod względem jazdy, i pod względem czasu pracy. Ale tak to też nie będzie źle, bo wrócę dzisiaj do domu, a tak kto wie, czy bym dzisiaj wrócił, czy jutro nad ranem, czy w ogóle bym się załadował w tym porcie. No czasami trzeba podjąć trudne decyzje w transporcie i tak to jest. Także co, ja się zaraz załaduję, jeszcze parę minut pauzy, kawę dokończę i biorę się za robotę. No to jadę z tym koksem. Znaczy, może nie koksem, ale żwirem. Kolejka zeszła, bo od 6 tutaj jest Armagedon. Samochody tutaj latają, nie jeżdżą, bo większość z nich w okolicy pracuje na akord. Także, no niestety, muszą się śpieszyć. A jeszcze piątek, każdy chce wcześniej zakończyć dzień. Zobaczcie, czasami widzę właśnie na odkryte naczepy i ładują żwir. No pewnie mają gdzieś rozładunek, że ktoś będzie spychał to, ale no takie są czasy, a nie inne, że teraz każdy bierze to, co jest i nie patrzy, aby jechać. Dosyć często widzę śmieciarki ze zbożem, ze śrutą, no nieprzystosowane całkowicie do tego, bo tu wiezie śmieci, a tu za chwilę pszenicę, nie? No ale takie są realia w transporcie w Polsce i ogólnie w Europie. Konkurencja jest bardzo duża, każdy chce żyć. Nie mam pytań. Droga ekspresowa. W sumie to może obwodnica, ale biegiem na obwodnicy. Ludzie mają pod kopułą zwarcie w sterownikach, delikatnie mówiąc. 34 km na godzinę i tak jedziemy przez całą miejscowość od kilku kilometrów, bo pan dziadek nie nadaje się już do kierowania i nie powinien siadać za tą kierownicę, jeżeli nie wyrabia. A były momenty, że ciągnął 25 na godzinę. Jadąc tu 2 tygodnie temu, tak się zastanawiałem, kiedy i jak oni będą remontować tą nawierzchnię na tym moście, bo tutaj był Saigon. No i zobaczcie, przeciągnąłem ich myślami. Muszę chyba częściej myśleć o różnych drogach. To będzie szansa, że ją naprawią. Takie mam moce. Tak wygląda sytuacja na przejściu granicznym w Dorohusku. Co weekend praktycznie tak to wygląda w chwili obecnej. Jakieś 15 km gdzieś tak myślę, stąd będzie, może nie całe. No i chłopy stoją, może i kobiety. Nie ma przeproś. Polskie blachy też są. Piątek za 20, 20. Kończę ten tydzień pracy. Niedzielę rozpoczęty z pauzą z wtorku na środę w domu. Mamy piąteczek, jestem załadowany, także startuję w niedzielę. No cóż, taką miałem potrójną obsadę. Miejmy nadzieję, że już więcej nie będę miał takich przygód związanych z gryzoniami. Aczkolwiek zostawiłem jeszcze łapkę i troszkę cukierków, no bo nie chcę, żeby mi zdewastowało auto. Nie dość, że śmierdzi, będę musiał robić ozonowanie zapewne. No to
jeszcze jak jakiś inny szkód narobią, to będzie lipa. Także w liczbach wygląda to tak, że przejechałem 2948 km, niecałe 45 godzin. W niedzielę startuję, będzie na następny tydzień mniej godzin do jazdy. Będzie trzeba odbierać te 15, 9, zrobić dłuższą pauzę weekendową. Na tym mi zależy, także do zobaczenia gdzieś tam, kiedyś tam. Thank you.